Poznała Pani wiele słynnych aktorek, robiąc z nimi wywiady. Jestem ciekaw, jaka kobieta zapadła Pani w pamięć, z kim by się Pani chciała zaprzyjaźnić, z którą z nich? Zaprzyjaźnić to jest trudne, bo zaprzyjaźniłam się z bohaterkami, które one stworzyły na ekranie. Ale na pewno dla mnie takim na zawsze niezapomnianym przeżyciem będzie spotkanie z Sophią Loren, którą miałam okazję gościć tu, w Warszawie. I to była taka rozmowa 30-minutowa, długa, taka rozmowa właściwie o jej życiu, nie tylko o jej życiu filmowym. I jakoś poczułam, że w połowie mniej więcej wywiadu ona zaczęła mi ufać. I ta rozmowa potoczyła się naprawdę dla mnie bardzo ciekawie, bo też się wielu rzeczy nauczyłam, bo ja się w czasie tych rozmów też wielu rzeczy uczę. No ciekawy jestem, czego się Pani od Sophie Loren nauczyła. Nauczyłam się, że ona jednak tworzy, jako gwiazda filmowa, tworzy świadomie pewną ścianę i nie dopuszcza do tego, żeby, mimo tego, że jest bardzo spontaniczna i naturalna, żeby jednak być taką samą osobą w tej sytuacji, w jakiej my teraz jesteśmy, jak i w domu. To są dwa różne światy, jednak trzeba zawsze to zachować coś dla siebie, zachować coś dla domu. Ona to robi niewątpliwie i mimo, że odbieramy ją jako temperamentną Włoszkę, także poprzez postacie, które zagrała, to jednak ona ma dużą sferę swojej prywatności. A Pani? Pani buduje mury? W świecie show biznesu? Tak, w jakimś sensie tak, dlatego że zwłaszcza dzisiaj takie całkowite otwarcie i to, co Wajda nazwał kiedyś wszystko na sprzedaż, no to dzisiaj naprawdę trzeba mieć bardzo dużo, żeby wciąż zainteresować kogoś tym czymś, tym wszystko na sprzedaż, bo wszyscy sprzedają wszystko. I mnie to, muszę powiedzieć, trochę drażni. Ja nie chciałabym tego robić i nie robię. Ja chcę zapytać o Cannes. Tak. W tym roku w jakiej roli Pani tam będzie? Zawsze jako dziennikarka, zawsze jako osoba relacjonująca wydarzenia filmowe. Przez 20 lat robiłam to w programie Kocham Kino, a teraz robię to w audycji radiowej Kocham Cię Kino w Radio Z i w takim charakterze będę, ale będę również jako ambasadorka L'Oréal Paris. To już po raz trzeci w Cannes w takim charakterze i to jest takie bardzo ciekawe dla mnie, inne spojrzenie na Cannes, inne odkrycie także gwiazd takich jak Julianne Moore, Susan Sarandon, Helen Mirren, z którymi miałam okazję na przestrzeni tych właśnie 3 lat, kiedy jestem ambasadorką L'Oréal Paris, rozmawiać już nie jako dziennikarka z aktorką, która odtwarza na tym festiwalu właśnie jakąś rolę, tylko jak kobieta z kobietą. To były znowu inne, bardzo ciekawe spotkania, odkrywające, jak wiele ról fantastycznych w swoim prywatnym życiu te kobiety odgrywają, tak jak Susan Sarandon, która jest znaną powszechnie aktywistką, która wykorzystuje swoją popularność hollywoodzką i aktorską do tego, żeby mówić o ważnych sprawach, o sprawach związanych z LGBT, czy wcześniej o sprawach ludzi chorych na AIDS, kiedy jeszcze nikt nie chciał się w ogóle do nich zbliżyć. Także to są takie spotkania, które też właśnie mnie czegoś uczą.